Tekst manny na 17 maja. Wyłączać was będą z synagog, więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. Ewangelia Jana rozdział 16 werset 2. Komentarz parałzyjny. Dzisiejsze prześladowania są bardziej wyrafinowane niż w jakimkolwiek wcześniejszym okresie. Obecnie wierni nie są kamienowani literalnymi kamieniami, nie strzela się do nich literalnymi strzałami ani nie ścina się ich literalnych głów, lecz nadal jest prawdą, że źli wypuszczają na sprawiedliwych strzały słów jadowitych. Z powodu wierności wielu jest potępianych, obmawianych i wyłączanych ze społeczności, ścinanych dla świadectwa Jezusowego. Niech wszyscy tacy naśladują Szczepana, pierwszego chrześcijańskiego męczennika. Niech wydają świadectwo z twarzami promieniejącymi jak jego twarz. Niech ich oczy wiary dostrzegają Jezusa po prawicy majestatu na wysokościach, jako ich orędownika i wyzwoliciela. Niech ich słowa będą umiarkowane, jak słowa Szczepana, a to co napisano o nim, niech będzie prawdą również o nich, że był pełen łaski i mocy oraz ducha świętego. Reprint numer 2108 Komentarz epifaniczny Wszyscy wierni spotykają się z niezadowoleniem nominalnego ludu Bożego i wynikającą z tego utratą społeczności. Wierny lud Boży niezrozumiany w swym dziele, nauce charakterze i nadziejach przez tych, którzy nie są w harmonii z boskim planem i jest przez nich traktowany jako wróg Boga, jego planu oraz jego kościoła. W wyniku tego często myślą oni, że służą Bogu, zabijając tych, którzy w rzeczywistości są jego dziećmi. Równoległe cytaty według przekładu Biblii gdańskiej. Ewangelia Jana rozdział 9 versety 22 i 34. Tak mówili rodzice jego, że się bali Żydów, albowiem już byli Żydowie postanowili, aby ktokolwiek by go Chrystusem wyznał, był z bóżnicy wyłączony. Odpowiedzieli i rzekli mu, Tyś się wszystek w grzechach narodził, a ty nas uczysz. I wygnali go precz. Rozdział 12 werset 42, wszakże jednak i z książąt wiele ich weniów wierzyło, ale dla faryzeuszów nie wyznali, aby zbóżnicy nie byli wyłączeni. Rozdział 16 werset 3. A toć wam uczynią, iż nie poznali ojca ani mnie. Dzieje apostolskie rozdział 8 werset 1. A Saul zezwolił na zabicie jego. I wszczęło się onegoż czasu wielkie prześladowanie przeciwko Zborowi, który był w Jeruzalemie, i rozproszyli się wszyscy po krainach Ziemi ludzkiej i Samaryi, oprócz apostołów. To rozdział dziewiąty, werset pierwszy, a Saul jeszcze dychając groźbą i morderstwem przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do najwyższego kapłana. Ewangelia Jana rozdział 15 wersety od 18 do 21. Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że je pierwej, niżeli was miał w nienawiści. Byście byli z świata, świat, co jest jego, miłowałby. Lecz iż nie jesteście z świata, ale mija was wybrał z świata, przetoż was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo. Którem ja wam powiedział, nie jest sługa większy nad pana swego. Jeźlić mnie prześladowali, i was prześladować będą, jeśli słowa moje zachowywali, i wasze zachowywać będą. Ale ci wam to wszystko czynić będą dla imienia mego, iż nie znają onego, który mnie posłał. Rzymian rozdział dziesiąty, werset drugi, albowiem daje im świadectwo, Iż gorliwość ku Bogu mają, ale nie według wiadomości. Pierwszy Korentów rozdział drugi, werset 8, której żaden z książąt tego świata nie poznał, bo gdyby byli poznali, nigdy by pana chwały nie ukrzyżowali. Pierwszy Tymoteusza rozdział pierwszy, werset trzynasty, którym pierwej był bluźniercą i prześladowcą, i gwałtownikiem, ale my miłosierdzia dostąpił bo my to z niewiadomości czynił będąc w niewierze Psalm 11 werset drugi, bo oto niepobożni naciągają łuk przykładają strzałę swą nacięciwe, aby strzelali w ciemności na uprzejmych sercem Psalm 38 werset 21 a oddawając mi złem za dobre sprzeciwiają mi się przeto że naśladuje tego, co jest dobrego. Psalm 44 Werset 23 Aleć nas dla Ciebie zabijają na każdy dzień, poczytają nas jako owce na rzeź zgotowane. Psalm 56 Werset 6 Przez cały dzień słowa moje wykręcają, a przeciwko mnie są wszystkie myśli ich, na złe. Psalm 94 Werset 5. Lud Twój, Panie. 3. A dziedzictwo Twoje trapić. Przypowieści Salomonowe rozdział 29 Werset 10. Mężowie krwawi nienawidzą uprzejmego, ale uprzejmi staranie wiodą o duszę Jego. Ewangelia Mateusza rozdział 5 Wersety od 10 do 12 i 44. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy Wam złorzeczyć będą, i prześladować Was, i mówić wszystko złe przeciwko Wam, kłamając dla mnie. Radujcie się, i weselcie się, albowiem zapłata Wasza obfita jest w niebiesiech, tak bowiem prześladowali proroki. Którzy byli przed wami. Ale ci ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjacioły wasze, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, i módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was. Rozdział dziesiąty wersety od 16 do osiemnastego. Od 21 do 23 i 28, oto ja was posyłam jako owce między wilki, bądźcież wtedy roztropnymi jako węże, a szczerymi jako gołębice, a strzeżcie się ludzi, albowiem was będą wydawać do rady, i w zgromadzeniach swoich was zbiczować będą. Także przed starosty i przed króle wodzeni będziecie dla mnie na świadectwo przeciwko nim i poganom i wyda brat brata na śmierć i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i będą je zabijać i będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego ale kto wytrwa do końca ten będzie zbawion a gdy was prześladować będą w tem mieście uciekajcie do drugiego bo zaprawdę powiadam wam że nie obejdziecie miast izraelskich, aż przyjdzie Syn Człowieczy. A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą, ale raczej bójcie się tego, który może i duszę i ciało zatracić w piekielnym ogniu. Rozdział 23, werset 34. Przetoż oto ja posyłam do was proroki, i mędrce, i nauczone w piśmie. A z nich niektóre zabijecie i ukrzyżujecie, a niektóre z nich ubiczujecie w burznicach waszych, i będziecie je prześladować od miasta do miasta. To rozdział 24 wersety od 8 do 10, ale to wszystko jest początkiem boleści. Wtedy was podadzą w udręczenie, i będą was zabijać. I będziecie w nienawiści u wszystkich narodów dla imienia Mego. A tedy wiele się ich zgorszy, a jedni drugich wydadzą, i jedni drugich nienawidzieć będą. Ewangelia Marka rozdział 13 wersety od 9 do 13 A toć początki boleści. Lecz wystrzeżcie samych siebie, boć was podawać będą przed rady i do zgromadzenia. Będą was bić, a przed starostami i królmi dla mnie stawać będziecie na świadectwo przeciwko nim. Ale u wszystkich narodów musi być przedtem kazana Ewangelia. A gdy was powiodą, wydawając, nie troszczcie się przed czasem, co byście mówić mieli, ani o tem myślcie, ale co wam będzie dano onejże godziny, to mówcie, albowiem nie wy jesteście. Którzy mówicie, ale Duch Święty. I wyda brat brata na śmierć, a Ojciec Syna, i powstaną dzieci przeciwko rodzicom, i będą je zabijać. A będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Ale kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawion. Ewangelia Łukasza, rozdział 6 wersety 22 i 23 Błogosławieni będziecie. Gdy was ludzie nienawidzić będą, i gdy wyłączą, i będą was seromocić, i imię wasze wyrzucą jako złe, dla syna człowieczego. Radujcie się dnia tego i weselcie się, albowiem oto zapłata wasza jest obfita w niebiesiech, bądź tak właśnie prorokom czynili ojcowie ich. Rozdział 21 wersety od 12 do 19 ale przedtem wszystkim wrzucą na was ręce swoje, i będą was prześladować, podawając do burznic i do więzienia, wodząc przed króle i przed starosty dla imienia mego. A to was spotka na świadectwo. Przetoż złóżcie to do serc waszych, abyście przed czasem nie myślili, jakobyście odpowiadać mieli. Albowiem ja wam dam usta i mądrość której nie będą mogli odeprzeć, ani się sprzeciwić wszyscy przeciwnicy wasi, a będziecie też wydani od rodziców i od braci i od krewnych i od przyjaciół, i zabiją niektóre z was, będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale ani włos z głowy waszej nie zginie. W cierpliwości waszej posiadajcie dusze wasze. Dzieje Apostolskie rozdział 5, wersety 29 i od 40 do 42. Tedy odpowiadając Piotr i apostołowie, rzekli: Więcej trzeba słuchać Boga, niż ludzi. I usłuchali go. A zawoławszy apostołów i ubiwszy je, zakazali, aby nie mówili w imieniu Jezusowym i wypuścili je a tak oni szli od obliczności onej rady, radując się, iż się stali godnymi odnosić zelżywość dla imienia Jezusowego. I nie przestawali na każdy dzień w kościele i po domach nauczać i opowiadać Jezusa Chrystusa. Żymian rozdział 8 wersety 17 i od 35 do 37, a jeździsz dziećmi, tedy i dziedzicami. Dziedzicami wprawdzie Bożymi, a spółdziedzicami Chrystusowymi, jeśli tylko z nim cierpimy, abyśmy też z nim byli uwielbieni. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czyli utrapienie? Czyli ucisk? Czyli prześladowanie? Czyli głód? Czyli nagość? Czyli niebezpieczeństwo? Czyli miecz? Jako napisano, dla Ciebie cały dzień zabijani bywamy, poczytaliśmy jako owce na rzeź naznaczone, ale w tem wszystkiem przezwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Pierwszy Koryntów rozdział 4 wersety od 9 do 13, bo mam za to, iż Bóg nas ostatnich apostołów wystawił jakoby na śmierć skazanych. Albowiem staliśmy się dziwowiskiem światu, aniołom i ludziom. Myśmy głupi dla Chrystusa, aleście wy roztropni w Chrystusie, myśmy słabi, aleście wy mocni, wyście zacni, aleśmy my bezecni. Jeszcze aż do tej godziny i łakniemy, i pragniemy, i nadzy jesteśmy, i bywamy policzkowani, i tułamy się, i pracujemy, robiąc własnymi rękami. Gdy nas hańbią, dobrożyczemy, gdy nas prześladują, znosimy, gdy nam zło rzeczą, modlimy się za nich, staliśmy się jako śmieci tego świata i jako omieciny u wszystkich, aż dotąd. Pieśni 272, 56, 57, 216, 313, 300, 335 Wiersze Brzasku, 171. Wystarczająca łaska. Lektura uzupełniająca w Strażnicy. Reprint numer 5116. Pytania: Czy w tym tygodniu byłem, byłam prześladowany, prześladowana? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, Zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.